No, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Big Ambitions. Nie wiem, czego Fredu ode mnie chce. Natomiast, jeżeli chodzi o kwestię związaną z tym nieszczęsnym szkoleniem, bo tutaj on do tego nawiązał, to ja proponuję może, aby tymczasowo zamknąć sklep, mamy czwartek, i skoncentrowalibyśmy się właśnie tylko i wyłącznie na tym szkoleniu, bo takie pitu-pitu po godzince, my to do usranej śmierci, za przeproszeniem, będziemy robili, a tu chyba trzeba to ogarnąć raz, a zdrowo. O masz. A żeś... Wiecie co, zaparkujmy tak, jak się powinno zaparkować, albo jak powinno się zaparkować, albo jeszcze... Aś ty. Aś. Dobra, wcisnąłem się w to. W tę szparkę. Panie Pabellus, zacznij się pan uczyć tutaj, proszę uprzejmie. I... Aha. To my możemy tyle się uczyć tylko? A dobrze, czekajcie, bo nam tyle zostało do końca. To jest progres. Okej, okay, w porządku. Dobra, będziemy mieli to zrobione. Oho, 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 oho. Jak nielegalnie zaparkowany, kuła? O, dlaczego? Ale po co? Ej, wyczyść ten czat, no. Ale dlaczego to? Że co, że dwa kółka stały raptem na chodniku? A to może ja tu muszę, nie wiem, jakiś bilet wykupić? Rozpocznij kampanię rekrutacyjną dla pracowników obsługa klienta w Anderson Recruitment Corporation. Jademy. Ojej, tam też były jakieś zależności. Z tego, co pamiętam. Trzeba sobie przypomnieć. Aja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 j. Jedziemy do Andersonów. Dobra, co ciągle mi kuźwa mandaty wlepiają? No ja nie rozumiem. Przecież to jest miejsce do parkowania, no. To, że dwa kółeczka, no, raptem, no, że wielkie Michalo, no. Zaparkuj tu ładnie, no i... Nie trąb na mnie, ciulu zasrany. Dobrze, idziemy do Andersona, zobaczmy. Dzień dobry. O, witamy, tak, wybierz firmę. Lwie prezenty. Wybierz umiejętność. Obsługa klienta oczywiście. Na cały etat, na pełny. Liczba kandydatów. Dyszka. Za 5 koła? A jak damy im więcej? Aha. Nie no, jeden dzień. Dobrze. 10 kandydatów, coś, kogoś wybierzemy na pewno. Już miałem sobie pieniądze. I musimy czekać. No niestety. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Dobra. Ruszamy naszym złomkiem. I teraz co? I teraz wiecie co? Gdzie ja kuźwa jadę właściwie? Bo ja tu nie mieszkam. Mieszkam w równoległej. Się pierdzielę. Boże, ile czasu zajmie mi, kurde, renauka tego. I patrz, jak się pięknie zmieściłem. Proponuję zaparkować tutaj koło naszego domu. Tak elegancko. O. Pięknie, co bym więcej już mandatu nie dostał. Pewnie dostanę jeszcze pierdolion razy. Ja się poszylajam trochę. Zobaczymy, co tam możemy jeszcze zdziałać w tym Elgato całym. Pabellusek już zaczyna być głodny nieco. Kupimy zapasy jedzenia.
do lodówy. Dzień dobry. Weź koszyczek. No bierzesz ten koszyczek. Koszyczek weź, no. Czego ty nie rozumiesz? Zachowujesz normalnie jak ten Pabelu z Reala, no. Dobra, i teraz zapraszamy cię do kasy, no. Aha, to pani jaka. Aha, żarcie kupiłeś. Aha. A, bo głodny jesteś. Aha. Mhm. No, także takie... Aha. Dobra, władujemy to wszystko. Jest tam po godzinie 15. I proponuję, żeby może się przekimać. I na następny dzień... No, jest. I na następny dzień może agencja nam tutaj kogoś podeśle. Śpi, synu, do godziny takiej. O, zacznij spać. No tak, no teraz tam ten harmonogram trzeba będzie wypełniać. Jeżeli chodzi o zatrudnienie ludzików, nie? No i jak to miało być? Poczekaj, aż agencja wyśle ci pierwszego kandydata. W porządku. To ja proponuję zająć się może w tym czasie handlem. O matko i córko. Te miotły by trzeba było kupić. Naprawdę. Zacznij pracować. Zacznij pracę. Pomij ten czas. W tym czasie wiadomości powinny spłynąć, jakieś oferty, mam przynajmniej taką nadzieję. O, i właśnie, i właśnie. I o to nam chodziło. Pabelusek, jaki ty zmęczony jesteś. Zobaczmy. Tutaj mamy biznes, Anderson, zobaczmy, kogo my tutaj... Aha, zostali wysłani na aplikację moi pracownicy. Dobra, no to zobaczmy tutaj. Kandydaci, pełen etat. I na co to się zwracało uwagę, cholera? Pełny etat, krytyczne. Aha. Stawka na godzinę. 7 dni, tak? Pełny etat, krytyczne. No dobrze. No. Tu krytyczne. Ale to krytyczne, to że to był nasz warunek, czy że jak? Obsługa klienta 31%, 35%, 22%, 28%, 49%, o, 5 dni w tygodniu i to jest ważne dla tego kandydata, 37%, 30%, 25%, 28% i 34%. Brak porannych zmian. No właśnie to akurat to jest kluczowe, nie? Jakby to cholera z kobieta, to zatrudnijmy ją. I teraz moi pracownicy zarządzają harmonogramem. Godziny otwarcia. Helen Jones. Czyli ona chce pracować, to jest piątek, i ona tutaj może pracować w ten oto sposób. Jak ja bym ją mógł? Czekajcie. Helen, weź ty mi się pokaż tutaj jeszcze raz. Zapłać premię. Za co? Zadowolenie 50%. Uniform. Domyślne. O co to chodzi z tym krytycznym? Bo to jest właśnie... Satysfakcja zależy bezpośrednio od spełnionych wymagań. Im mniej, tym gorsza ich jakość pracy. Całkowicie niezadowoleni zrezygnują.
Ja bym ją chciał, słuchajcie, na 8 godzin. Będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, do 16, tak? To mogę od 9 do 17 w ten sposób. I w Bizmanie czekajcie, gdzie to się patrzyło? Harmonogram. Ja się muszę do tego przyzwyczaić, słuchajcie, bo jeszcze, wiadomo, jeszcze się gubię. Dobra, to zróbmy ją na razie w ten sposób. Na kasie będzie Helen pracowała 63 godziny tygodniowo. Może być. Później to oczywiście będzie zmienione. A, tu godzina otwarcia, tak? Więc my możemy to przesunąć w ten oto sposób. Od 9 o, do 17 już. Już się odnalazłem się. Sorki. Czy to jest, czekajcie. Od 9 do 18, 9 godzin. A jakbyśmy jej to, o tak? 8 godzin, żeby pracowała? Myślę, że tak będzie lepiej. Może będzie zadowolona. Dobra. To byśmy mieli. Well, look at who's the boss. You did a good job on that hire, kid. I know having an employee takes a big cut out of what you're taking in, but it also gives you extra time. Time to start cleaning up these floors. Oh man, they're a bit nasty. No właśnie, nie mieliśmy tego stanowiska czyszczącego. Teraz sobie kupimy. Także proszę bardzo. No i posprzątamy. Stanowisko czyszczące. Weź, panie koszyk. I teraz tak, stanowisko czyszczące. O, matko i córko, gdzie ono stoi? O! Bier pan to. Zapitalaj pan do kasy. Akurat stówę kosztuje na całe szczęście, więc dobrze. No i uciekaj. Także ten... O, ukończ 30 celów wujka Freda. Jeśli Fredek kuźwa wziął i powpierdzielał mi się tutaj. Ale pracownika już mamy, nie? Więc to najważniejsze. Dobra, w porządku. Ja bym to gdzieś... Zaparkuj pojazd. Wiesz to. Nie to chciałem, no. O. Weź to, panie. No tutaj ustawimy sobie. O. I sprzątaj, pan. Bo syf kiła i mogiła. My, proszę państwa, nie mamy towaru, więc wypadałoby jeszcze towar jakiś tutaj ogarnąć, nie? No, dawaj. O, pabelusek jakiś zmęczony. Make sure you keep them clean. You don't want the customers walking around in a dirty store, okay? All right. Now, back to business. Maybe it's time to start looking for other opportunities. By any chance, have you noticed that people, your customers, are looking for something to drink? How about stocking a fridge or something like that with cans of soda? You can make some extra money on that. No i to właśnie o to chodzi. O to właśnie chodzi. Która to jest? Tylko ja proponuję, żeby może zrobić to na zajutrz. Ponieważ pabelusek jest strasznie wykończony. Natomiast jak widać, mamy tutaj lodówkę na napoje i ona się teraz przyda. Ja tak czułem. Śpi, panie, do godziny przykładowo. O, teraz to się możesz byczyć. Do 9. Elegancko. I teraz tak. My to ogarniemy na zasadzie takiej. Weźmiemy auto. Gdzie mnie tu zajeżdża drogę, jak widzi, że wyjeżdżam? Metro Wholesale. Mhm. Pojedźmy. Przepraszam, nie chciałem pana puknąć. A, chyba odwrotnie pojechałem.
kupimy jeszcze prezenty, dlatego że tanich prezentów nie mamy. Więc to oczywiście jest nam potrzebne bardzo. Ech ty. Tu zaparkuję. No ale... Ojejku, strasznie opóźniony to jest. Ja klikam, żeby stanął, a on nie chce stawać. Dobrze, tutaj, właśnie tam. I teraz tak, bierz pan to i bierzemy. Dwa tanie prezenty. I co on tam chciał, żebyśmy kupili? Pudełko z napojami w puszkach. No właśnie. To mogę też wziąć jedno pudełko elegancko do kasy. Złóż zamówienie. Dobra. I teraz mistrzu mój, ładuj to wszystko tutaj. Bardzo dobrze. I jademy do sklepu. Do lwich prezentów. My tam mamy wózeczek, to sobie z wózeczka skorzystam. Nie, to jeszcze jedna przecinica jest. Mój pojazd za chwilę będzie jeszcze większym szrotem niż jak wtedy, kiedy dostałem go. O dwójka. Widać, że już powgniatane wszystko. Także tutaj zaparkuję, co by mi znowu mandatu nie wlepili. Oni, kuźwa, cenią się z tymi mandatami. I teraz ja bym chciał zapakować... O, masz. Nie mogę tego zapakować? Czekajcie. Jak to się robi? Bo to jakoś się robiło chyba. Spakuj. Właśnie. O, właśnie. I teraz dawaj to tu. I dodaj przedmiot do magazynu. Bardziej bym chciał, kliknij, aby użyć. Zarządzaj zapasami. No tak, ta lodówka. Tak i tak. O. Wspaniała sprawa. Idziemy do lwich prezentów. Ja się w końcu naumiem i sobie przypomnę. Tylko cierpliwość. Dobra, to teraz tak. Duża lodówka na napoje. I mamy to gdzieś ustawić. I gdzie byśmy mogli? Ja myślę, proponuję, że możemy tutaj. Myślę, że możemy tutaj. Śmiało możemy tutaj. Elegancko. Dalej. Tani prezent. Elegancko. Way to go. But this isn't just enough to make them happy. Zabij japę. They think your walls and floors are ugly. You know what? I kind of agree. On nam wcale nie pomaga. Dokucza nam. Ustaw to, synu, tu. No i bardzo dobrze. Także mamy prezenty, mamy napoje i mamy teraz zwiększyć, tak na dobrą sprawę, wynik ścian i podłóg do 20%. Projektant wnętrz. Ściany i podłogi są tutaj brzydkie. To nie jest moja wina. Narzędzie sprzedaży, narzędzie palety. Co my tutaj mamy? Narzędzie ścian, narzędzie podłogi. Najpierw od tego zaczniemy. No to teraz sprawdźmy. No, marmury na podłodze. $160. Ile mnie to wyniesie? Mogę sobie na to pozwolić. Jak za mało pieniędzy? A to ile ja mam? Chwileczkę. 11,5 tysiąca. No to o co się rozchodzi? Co to tam było? To ile to kosztowało? A, sorki. Dobra. Ajajaj. No dobrze, no to spróbujmy taką podłogę. 2800. I... Ściany teraz. Jakby te ściany zrobić? To 85. Jeżeli bym to maźnął o tak,
No mogłoby to być. Do takiego sklepu z lwimi prezentami to myślę, żeby to pasowało. Aczkolwiek nie wiem, czy ta podłoga to też się liczy, czy też się nie liczy, bo to ma znaczenie. No i zastosuj zmiany. I co? O, i zwiększyłem. Hey kid, I talked with a good friend yesterday. Name is Gary. He owns a drive-in wholesale store down in the industrial area. Oh. He sells stuff in big chunks, but a lot cheaper. You should bring a car. It's too far to walk. No tak, no tak. Hmm. Okej, okay, oni... O, okropna obsługa. No, masz ci los. No dobrze, oni to tam biorą i tego. I jeszcze narzekają, co po niektórzy na te ściany i podłogi. No ale teraz muzykę by chcieli, więc trzeba byłoby głośnik kupić i takie tam. O co chodzi z napojami? Ten przedmiot nie jest monitorowany przez kamery bezpieczeństwa. Czyli co, kradną mi to? A to ciekawe. Dobra, mamy kolejne zadanie od wuja Freda, a mianowicie mamy odwiedzić sklep Drive-In. Natomiast wydaje mi się, że w pierwszej kolejności to Pabellusek powinien coś zjeść. Natomiast do tego sklepu, do tej hurtowni pojedziemy w kolejnym odcinku. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.